Każdy kierowca w końcu staje przed dużym dylematem: nowy czy używany? Na jakie auto postawić? Czy wybrać tańszy, acz o niewiadomej historii pojazd, czy nowy, pachnący świeżością krążownik szos, który jednak podczas zakupu niezwykle obciąża nasz domowy budżet? My nie zamierzamy tego odwiecznego konfliktu wśród kierowców rozwiązywać. Pokażemy jednak pewną alternatywę podczas wyboru. Jaką? Wyprzedaż rocznika. Ofertą wyprzedażową mogą pochwalić się wszystkie salony samochodowe, także te w Płocku. Wyprzedaż modeli z zeszłego roku to bowiem świetna okazja, by zaoszczędzić. I są to oszczędności zauważalne. W zależności od marki i modelu możemy kupić pojazd od kilku do kilkunastu tysięcy złotych taniej. A co konkretnie mają do zaoferowania deweloperzy aut z Płocka? Sprawdziliśmy ofertę kilku z nich. Na początek swoje kroki skierowaliśmy do salonu K&K Bielickie, gdzie znajdziemy najnowszą ofertę aut marki Kia. Wśród wielu aut rocznika 2016 znajdują się jednak także i auta z wyprzedaży rocznika. Jakim cieszą się zainteresowaniem? Niezmiennie dużym, bo to jest cały czas, co roku pula klientów, którzy czekają po prostu na te auta wyprzedażowe. I już jest luty i można powiedzieć, że auta z ubiegłego roku już nam się kończą. Zostały pojedyncze sztuki do tych popularnych modeli, tak? Czyli mówimy o Kia Ceed, Kia Rio i Kia Sportage, czyli te modele, które ciągną markę w Polsce i w Europie. Czy to właśnie te samochody najczęściej są kupowane? Jakim autem marki Kia najchętniej poruszają się płocczanie? Zdecydowanie Kia Sportage, który w tym momencie wchodzi nowy model 2016, natomiast ten poprzednik, który funkcjonował na rynku 5 lat, do samego końca sprzedawał się w zasadzie jakby dopiero co wszedł na rynek i zdecydowanie jest bardzo często widzianym autem na polskich ulicach. Druga w kolejności w ostatnim czasie, jeśli chodzi o popularność, to Kia Rio, czyli auto segmentu B, również w wielu wersjach wybierane i w związku z tym często widziane na ulicach. Oferta wyprzedaży cieszy się zatem dużym zainteresowaniem. A czy z perspektywy salonu samochodowego widać zmianę trendu? Czy kierowcy chętniej kupują auta nowe niż kiedyś? Cały czas Płock jest takim miastem, gdzie mamy dużą sprzedaż nowych aut w przeliczeniu na mieszkańców. Natomiast troszkę to jest, myślę, że ci, którzy kupują samochody używane, są po prostu zwolennikami używanych. I to jest kwestia troszkę podejścia do zakupu i do tego, co chcemy mieć. Auto używane kupujemy zazwyczaj na 2-3 lata, po czym jak się okazuje, że musimy w nie inwestować, wymieniamy na nowe. Znaczy kolejne używane, jak kupujemy nowe auto, to bardzo często jest ono użytkowane przez 8-10 lat w jednej rodzinie i później znowu kupowane na nowe. Także bardzo różne podejście. Sam się przekonałem na sobie, miałem bardzo taki leciwy samochód, który cały czas musiałem inwestować, później kupiłem nowy, wspomagając się finansowaniem, okazało się, że koszty są te same, natomiast jeżdżę nowy, mi się nie stresuje, czy dojadę. A czego możemy się spodziewać w salonie Kia w 2016 roku? Jak zdradził w rozmowie z nami pan Błażej, producent stawia na najnowsze auta. Zdecydowanie myślę, że będą promowane te najnowsze modele, czyli kolejna edycja szlagieru, czyli Kia Sportage, Kia Optima, czyli limuzyna w segmencie D i Kia Sorento, czyli duży, luksusowy, komfortowy SUV. Szał wyprzedaży trwa też w salonach Michalski Motors. W płockim salonie Forda tradycyjnie już rocznik 2015 znika z oferty niezwykle szybko. A co tworzy tę ofertę? W tej chwili w ofercie posiadamy praktycznie wszystkie nasze modele, które sprzedajemy na rynku polskim. Poczynamy od najmniejszego samochodu, jakim jest Ford Ka, poprzez Fiestę, B-Maxa, Focusa, Mondeo, jak również są jeszcze pojedyncze samochody Ford Kuga. Płocczanie upatrzyli sobie szczególnie mocno mniejsze Fordy, a więc Fiestę i Focusa. To właśnie po te modele najchętniej przyjeżdżają do salonu. Tradycyjnie najlepiej sprzedającym się autem jest Ford Fiesta i Ford Focus. To są dwa flagowe takie modele Forda, które na rynku polskim cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Oczywiście tradycyjnie początek roku przynosi większą grupę klientów, którzy oczekują lepszych cen na modele z poprzedniego roku produkcji. Jakich rabatów mogą spodziewać się klienci? Rabaty zależą oczywiście od wersji samochodu, prawda? Tutaj największy upust jest na tych samochodach najdroższych, oczywiście takich jak Ford Mondeo czy Ford Kuga, gdzie rabaty sięgają około 20 tysięcy złotych.
Tutaj w tej chwili możemy zaproponować bardzo dobrą ofertę na również nasze mniejsze samochody, chociażby Ford Ka, który zaczyna się w cenie już od 29 900 zł za auto z m.in. z klimatyzacją, z radiem, z lakierem metalizowanym. Jest to w tej chwili jedna z najlepszych ofert na rynku. A jakie samochody będą wprowadzone do salonu w 2016 roku? Jak zapowiedział pan Hubert, będzie to bez wątpienia rok nowego Mondeo. Co jeszcze? Jakie nowości czekają na klientów? W tym roku wprowadzamy na rynek nowy model S-Maxa i nowy model Forda Galaxy. To będą dwie takie nowości, które będą od początku roku sukcesywnie wprowadzane. Zapraszamy do naszych salonów. Ford S-Max jest już do obejrzenia. Wkrótce będzie można też zobaczyć nowego Forda Galaxy. Równie ciekawą ofertę przygotowano w autogalerii. Samochody Hondy stojące w płockim salonie także są wyprzedawane. Mamy pojedyncze sztuki, jeśli chodzi o auta. Rocznik 2015 został wyprzedany prawie całkowicie. Mamy kilka sztuk, jeśli chodzi o Accorda. Jeśli chodzi o Civica, ale tak jak mówię, no to są poszczególne sztuki. Rocznik tak naprawdę wyprzedaż zakończyliśmy, 15, no nawet z dniem dzisiejszym bym powiedział. Które auta cieszyły się zatem największym zainteresowaniem? Przede wszystkim jeśli chodzi o promocję na CRV, bardzo duża rzesza klientów przyszła. Minus 12 tysięcy zł plus pakiet ubezpieczenia, plus nasze, można powiedzieć, tutaj marże zostały obniżone do minimum, ale dzięki temu większa rzesza klientów ma Hondę, jeśli chodzi o Porsche. A co w roku 2016? Jak się okazuje, Honda stawia na sprawdzone marki. Nowości pojawią się dopiero za rok. Tak naprawdę sprzedajemy rocznik 2016, tak? Jeśli chodzi o modele, dopiero rocznik 2017 przyniesie nam nowinki w postaci na początku roku. Nowy Civic będzie, nowa edycja, całkowicie będzie zmieniony, może nie aż tak bardzo futurystyczny, taki bardziej dla typowego Kowalskiego, ale jeśli chodzi, później będziemy mieli troszeczkę zmianę kolejną, pod koniec roku CRV, nowy model całkowicie wchodzi, zobaczymy jak się będzie prezentował, tak? Czy pan Tomasz dostrzega zmianę podejścia kierowców? Czy sięgają oni częściej po auta nowe? Znaczy rynek płocki jest taki specyficzny, bym powiedział, dlatego że komisów jest bardzo dużo w Płocku, ale jeśli chodzi o nowe samochody, również rzesza klientów, którzy chcą mieć nowy samochód, bezawaryjny przede wszystkim, no to sięgają po Hondę, tak? Jak się okazuje, wyprzedaż rocznika to świetny moment na zakup samochodu i z całą pewnością warto do tej chwili poczekać.